Jeśli po jakimś czasie twoje pierwsze prace wydają ci się straszne i chcesz ukryć się przed światem, to możesz być z siebie dumny. To znak, że twoje umiejętności ciągle idą w górę. W czasie nauki nie tylko ćwiczysz rękę, ale również swój mózg i oko. Uczysz się dostrzegać błędy. Zaczynając naukę, nie umiałeś ich dostrzec, dlatego twoje prace wydawały ci się całkiem udane. Teraz umiesz już je wyłapać i okazuje się, że twoje pierwsze wypociny są ich pełne. To naturalny mechanizm nauki i doskonalenia. Twoje pierwsze, bardzo słabe prace nie świadczą o braku talentu, ale o ogromnym postępie, jaki poczyniłeś od początku swojej nauki. Mały przegląd wcześniejszych prac może być lekarstwem na kryzys wątpliwości, ponieważ porównanie początkowych rysunków i zadanie sobie pytania, jak takie paskudztwo mogło wyjść spod mojej ręki, pokazuje ci, że jeszcze z tobą nie jest tak źle. I jednak idziesz do przodu ze swoim poziomem. A jeśli podobał ci się ten film, to polub go i subskrybuj mój profil, żeby oglądać ich więcej.